3, 2, 1, na start! 22 minuty tygodnia. Zapraszają ciocia Kama, wujek Miki i tata Damian. To poczekaj, już tylko wtorka wyprosimy. To są 22 minuty tygodnia, to jest specjalne wydanie tego podcastu w związku z tym, że to już jest naprawdę bardzo dobrze monetyzujący się podcast. Zainwestowaliśmy w łączenia międzynarodowe i dziś ten podcast, szanowni państwo, odbywa się na linii Warszawa-Doha. Halo, halo, witaj Mikołaju. Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie. Zacząłem trochę jak Damian, bez sensu. Jestem w Katarze, a psik na zdrowie. Nie, słuchaj, dobra, powiedz mi, jak jest po katarsku siemka mordeczki, bo po to tam pojechałeś, żeby się tego dowiedzieć. Ale chyba raczej tr. Tak właśnie myślałem. No dobrze, Mikołaj. Nie, no, ja tak słyszę, jak oni do mnie mówią, więc no nie potrafię ci tego powtórzyć dosłownie. Natomiast no, ich język jest, uwierzcie mi, równie trudny dla nas, jak nasz dla nich. No, opowiadaj, co u ciebie. Właśnie. No wszystko w porządku. Chodzę sobie troszkę po Katarze, aczkolwiek słuchajcie, tutaj jest 28-30 stopni, a mi jest zimno. Pojechać do Kataru i marznąć, to też trzeba umieć, prawda? Chodzi o to, że mam dużo pracy i głównie przesiaduję w zamkniętych pomieszczeniach, a Katarczycy stosują takie metody chłodzenia, że nie ma klimatyzacji na 21, na 20 stopni, tylko jest na 16. Czyli z upału wchodzisz od razu do lodówki, to jest pierwszy krok do tego, żeby się tutaj pochorować, więc trzeba bardzo uważać. Siedzę w bluzie. Strasznie. Ciekawe historie mnie spotykają, na przykład na stołówce. Zaskakująca jest liczba osób, które nam pomagają, które jakby... No, co ty, widelcem nie potrafisz trafić do buzi? Inaczej, oni nawet nie pozwalają sobie, żebym ja zrobił kawę sam w takim automacie self-service. Jezus. Tylko stoi przy automacie pan i naciska za ciebie guziczek. To ale są... Mikołaj, ty jako nasz rodzinny panicz, bo taką masz w rodzinie, prawda, ksywkę naszej, po prostu wygrałeś życie. Po pierwsze masz pracę, która nie jest pracą, bo umówmy się, pojechałeś tam oglądać mecze, to jeszcze pan ci wciska guzik w ekspresie. No ludzie, nie, to no. Są prawdziwe dramaty polskiego dziennikarza. Koszmar! Koszmar. To jest... Chciałem wam po prostu zaprezentować dramat. Sytuację, jak to tutaj wygląda. Także obsługi takiej pomagającej w tym turnieju jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, aż nadto. Aż są oni na tyle mili, że stają się w pewnym momencie może nie tyle co uciążliwi, co czujesz się przy nich niekomfortowo, bo też chcesz, żeby oni dobrze wykonywali swoją pracę, bo dostają za nią pieniądze. I tak dalej, i tak dalej. Mikołaj, to jest przekichane być w Katarze. Przekichane. Wykorzystaj to dobrze, opowiadaj im o prawach człowieka. O to. Dobra, to do Mikołaja jeszcze dzisiaj wrócimy. O rety, no dobrze. Kamila, powiedz korzeń. Korzeń. Idź do kibla i się ożeń. Z takim zdaniem wrócił Heniek z przedszkola. Zaczyna się. Tak zmieniając w ogóle tematy. Po co trzymać bąka w dupie, niech polata po chałupie. No dokładnie, ale wiesz, mówię, korzeń i Helena oczywiście też. Tata, powiedz kozeń i do kibla i się ożeń. Mówię, Jezuniu. I potem zaczął się w ogóle festiwal różnego rodzaju powiedzonek. I jak już było co, no to oczywiście odpowiadam jajco, więc oni odpowiadają jajco. A najlepsza jest Helena, która mówi, tata, powiedz jajco. Na odwrót to w ogóle robi. Albo jak pytają, a czemu, to jeszcze... Bo nie ma dżemu. No właśnie, w pewnym momencie już jest zdenerwowany i mówi, bo nie ma dżemu. No to Helena oczywiście na odwrót, tata, a powiedz dżemu. Dżemu, bo nie ma dżemu. Więc takimi ja muszę rywalami obecnie przebywać w domu. Słuchaj, ja uważam, że trzeba opatentować Zbyszka. To znaczy liczba wiadomości, która ona nas przytłoczyła po prostu po tym, jak podzieliłeś się z państwem sposobem na Zbyszka. Wiesz co, próba badawcza jest już tak duża, że moim zdaniem tam trzeba napisać raport ze Zbyszka, bo tak, działa na osoby dorosłe. Tu nie mamy żadnych... To żadnych. Są jakieś tam, wiesz, błędy po prostu. Statystyczne jakieś takie, że komuś to nie zadziałało. Natomiast faktycznie dyskusyjną sprawą jest, czy działa na dzieci. Mhm. No bo wczoraj my na przykład testowałyśmy z Dorką, żoną Mikołaja, która jest w Katarze, że krzyczałyśmy Zbyszek do Teodora. Teodor jeszcze nie umie krzyczeć żadnych słów poza, no tam, Tarcią kuchy. I na niego zadziałało. Ale państwo mówią, że no tak różnie z tym bywa, więc tu trzeba się zastanowić nad tym. Tak, faktycznie. I ja nawet tę próbę badawczą także poszerzałem o swoje dzieci, które już są tak zindoktrynowane, że wczoraj siedzą w salonie, Helena ma czkawkę, a niech do niej mówi, krzycz Zbyszek. Ale... I ona, Zbysek! Bo moim zdaniem po prostu chodzi o to, że dzieci mówią niewyraźnie. Trzeba
krótko, zwięźle, Zbyszek! Tak. I wtedy to działa. I ja mam wrażenie, że zamiast piłko szału mamy Zbyszko szał. O, zdecydowanie, przynajmniej w oparciu o te trzy nasze profile instagramowe, no to tam się po prostu dzieje, naprawdę. Bo tych historii jest po prostu niezliczona nawet ilość, bym powiedział, tak. Bo to jest niepoliczalne wręcz. Ale wiesz co, bo to pokazuje też pewną niszę. Nie ma lekarstwa na czkawkę. Nikt nie opatentował żadnego suplementu diety. Suplementy diety, no wiadomo, kontrowersyjny temat. Ale widzisz, bo tu się okazuje, że może my właśnie trafiliśmy na żyłę złota. Ja zawsze czułam, że na mnie tak znikąd nagle spadnie kiedyś grat pieniędzy. Mam wrażenie, że to jest ten moment, słuchaj. Tak, ale słuchaj, na przykład pani Alicja do mnie napisała, że Zbyszek działa, czekałam na to, dziś przytrafiła mi się czkawka i przy mężu krzyknęłam głośno imię wybawiciela. I co? Cyk, czkawki nie ma. Nadal w to nie wierzę, a mąż nadal dziwnie na mnie patrzy. Czy mu powiedzieć, o co chodzi? Zastanawiam się tylko, czy wybawicielem już nazywamy Zbyszka, czy jednak pani krzyknęła Jezus tak sobie przez przypadek z przyzwyczajenia, bo to jest też ciekawe. Tak. Nie no, w ogóle ten odcinek ostatni był chyba no takim bardzo głośnym echem się odbił. Na przykład państwo też bardzo, bardzo dużo piszą o tym, jak nazywają te kulki w pępku. No o tak, ale to inaczej nie można nazwać jak bawełniaki. Nie no, można, okazuje się. To jest to wtedy błędna nazwa. Okej, tutaj się skonsultujemy z Radą Języka Polskiego, wręcz wydamy instrukcję, że tak powiem, i rekomendację, nie będziemy się konsultować. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, bo ja zrobiłam sondę na temat tego, czy występują też u kobiet. Tak. Bo ty twierdziłeś, że tak, oczywiście. Więc pozdrawiamy Polę, tak. Małżonkę Damiana. Zastanów się nad wynikami tej sondy. No właśnie, widzisz, okazało się, że są zaskakujące. To znaczy zdecydowana większość odpowiedziała, że i u tych, w sensie u mężczyzn i u kobiet. Dużo było na samych facetów oczywiście, no ale tak jak mówię, proporcje mnie zdziwiły, tak więc nie sądziłam. Tak, jeszcze jakieś ciekawe historie, bo ja mam na przykład taką także z dziećmi, bo poszliśmy do naszych przyjaciół dwa domy dalej i te dzieci były cicho. I ja jako doświadczony ojciec powinienem wiedzieć, że im jest taka głośniejsza cisza... Tym się gorzej dzieje. No dokładnie, ale mówię, a nie, może nie tym razem. Błąd. Przychodzimy do nich, patrzymy, już zakładamy buty, ubieramy się i nagle, gdy zakładamy Helenie czapce, okazuje się, że nie ma tam kilku kosmyków włosów. I okazuje się, że nasze dzieci, cała czwórka, cała banda bawiła się we fryzjera. Fryzjera. Tak. I Heniek mówi, że Helena chciała i sobie podcinali nie, że końcówki, ale ucięli jej naprawdę bardzo dużo tych włosów. Na całe szczęście ona ma dosyć bujną czuprynę, więc nie ma żadnego takiego jakiegoś uszczerbku, ale ja tylko chciałbym zaznaczyć, że niech was nie zwiedzie po prostu rutyna, brawura. Jeżeli jest głośno, to wewnętrzny alarm rodzicielski powinien głośniej bić i czerwona lampka powinna po prostu oślepiać nas po oczach. Jeżeli jest cicho. Jeżeli jest cicho. A no. Powiedziałem, że głośno. No. No to w drugą stronę, tak. No w każdym razie uważajcie na siebie, po prostu. Tak, uważajcie na siebie. Halo, czekasz, mordo? Czekam. Dobra, Stefanie? Cześć, pluga. Witamy Państwa bardzo serdecznie w drugiej części naszego szalonego podcastu 22 minuty tygodnia. Dzisiaj łączenia międzynarodowe za pomocą satelitarnych połączeń z nad Atlantykiem, a także z nad Oceanem Spokojnym. Jesteśmy w miejscowości Doha. Halo Katar, halo Mikołaj, masz drugą szansę na wypowiedź? Nie zmarnuj jej. Czy to jest czas na ciekawostki? Tak jest! Słuchajcie, to mam ciekawostki, które was na pewno ucieszą, a tak naprawdę to nie, bo was zdenerwują. Otóż opłaty za prąd i wodę w Katarze w całości pokrywa państwo. W Katarze nie ma świadczeń socjalnych i składek emerytalnych. W Katarze nie ma ustalonej przez rząd płacy minimalnej. Wszyscy są tak bogaci, że ZUS jest po prostu niepotrzebny. Koszmar! Ale nie ma ZUS-u? I w ogóle nie ma ZUS-u. Nie, absolutnie. Bez sensu. Nie ma na to mojej zgody. Nie, no to na co zero ty utyskiwać? Zero emocji, no dokładnie, no. Dlatego musieli sobie mundial wywalczyć kosztem praw człowieka, choćby, wiesz, zróbmy sobie mundial, no. Tak, nie. Jaka ma mundial, to oni akurat kupili. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy też, że jakoś dziwnie tak powiedzieli, że do tej Dohy przez Atlantyk. No bo wiesz to, bo nasze satelity są na całym świecie. No, okay, i ten sygnał jest wysyłany po prostu wszędzie. Wspaniale się monetyzuje ten podcast. Dokładnie. Dobrze, a ciekawostka jest taka, że Kama ma, Mikołaj, dokończ. Chłopaka. Daję, brawo! Wiedziałam, że tak będzie. Brawo!
dobra. Czy jeszcze go masz w dniu emisji, czy już nie? Mam go, ale nie, bo ja naprawdę podejmę te rękawice. Tak, mam chłopaka. Mhm. Poznaliśmy się 2 tygodnie temu dokładnie, to znaczy dokładnie za 4 godziny będzie dokładnie, gdyż o 17. I teraz słuchajcie, wiecie, że ja jestem bardzo powściągliwa, że u mnie nie ma hurra optymizmu, jeżeli chodzi o chłopaków, bo niestety próba badawcza nie pozwala mi się nigdy za bardzo cieszyć. Wiesz dobrze, ty tak. Najlepiej, że przez ostatnich, nie wiem, 5-6 lat moim mottem było fajny chłopak, ale... Nie przywiązujmy się. No dokładnie. Było tak, tak, prawda? Tak, tak, tak. Zazwyczaj tak jest. Zazwyczaj tak jest. Ale nie tym razem? Słuchaj, to jest w ogóle jakiś szał. To znaczy, ja ci powiem jedną rzecz. Ktoś to kiedyś powiedział i ja podtrzymuję. Kiedy spotyka się dwoje ludzi w średnim wieku, jakkolwiek źle by nie brzmiał ten średni wiek, no ale no cóż, natury nie oszukasz. No dokładnie, chociaż próbujecie. Próbujemy. I słuchaj, kliknie, to jest, słuchaj, jakby Love Actually spotkało się z Fast and Furious i naprawdę to tak wygląda. Ja jestem zachwycona, mogę mówić takie rzeczy, bo on nie słucha naszego podcastu na szczęście. Natomiast, słuchaj, spotkaliśmy się 2 tygodnie temu, ja jak wiadomo wtedy niewiele widziałam, tak. Więc cały czas mu powtarzam, że będę mogła w razie czego powiedzieć, że sorry, ślepa byłam, przejrzałam na oczy. Natomiast on do mnie cały czas mówi, że jeżeli to się jednak uda, to on będzie zawsze mógł powiedzieć, trafiło się ślepej kurze ziarno. No tak, ale słuchaj, ale tym razem też powiesz, żebyśmy się nie przywiązywali, czy jednak, żebyśmy się przywiązywali? Nie, proszę się przywiązywać. Bo, nie, bo sprawa jest taka, że my też go nie znamy, bo stwierdziliśmy, że szkoda czasu na jakichś chłopaków, którzy są, a potem ich nie ma, po co się tam poznawać i tak dalej. No, trochę bez sensu. I my cały czas czekamy na przedstawienie. A poza tym, jak ja go poznałam 2 tygodnie, to w zasadzie te 2 tygodnie cały czas spędzamy razem, więc faktycznie nie mam czasu dla was pierwszy raz od nie pamiętam kiedy. No. Ale wiesz co? Jak się usuwa te wszystkie aplikacje randkowe, to jest taka wspaniała po prostu sytuacja świata. Ty nie możesz tego wiedzieć, bo nigdy nie byłeś na Tinderze. A ile ci teraz się miejsca zwolniło na iPhone'ie? Ile plusów z tego chłopaka! Nie. Ale powiem ci o jednej rzeczy, bo tak oczywiście opowiedziałam koleżankom i one tak słuchają i takie są, wiesz, zafascynowane. A one też wiedzą, że ja jestem bardzo powściągliwa, więc jeżeli ja czuję, a wiesz też, że mnie intuicja raczej nie myli, jak mam przeczucia, to one się sprawdzają. No i zaczęłyśmy rozmawiać, no jak to z tymi chłopakami, że dlaczego tutaj? No bo on jest po prostu zupełnie inny niż dokładnie wszyscy. Taki, no, jak chciałam. No ale, tak, no nie ma wad. Wiesz, jaki jest ale problem? Swojego rumaka trzyma takiego białego, wyczochranego w garażu. Słuchaj, powiem ci tak, bo z tymi chłopakami ustaliłyśmy z dziewczynami, tak? Że jest taki jeden problem, że to jest bardzo płochliwy gatunek, wiesz? Ja, no oczywiście wiem. Nie, chłopaki w dzisiejszym świecie to jest po prostu jakaś masakra. No. I teraz uważaj. Tak. Napiszesz pierwsza, koniec. To on po prostu, on już ucieka, nie? Przestraszył się. Zaproponujesz spotkanie pierwsza. Jezus Maria, nie możesz tego robić w ogóle. Nie, nie rób tego, nie pisz pierwsza, bo on się przestraszy. Bo się wyrywasz. Ja przez ostatnich 5 lat słyszałam, nie rób tego, bo on się przestraszy. Dobrze sobie radzisz zawodowo, no to kaplica. No to jak w ostatnim czasie jakiś facet wchodził na mój Instagram, to od razu blog, do widzenia. Nie za bardzo chciał gadać o mę. Jak chcesz zapłacić rachunek na pół? Od razu, to już się za nim już kurzy. A wiesz, co jest najgorsze? Nie wiem. Jak zadzwonisz. Jak ty zadzwonisz? No. No to ja akurat się zgadza. Wiedziałam, że tak będzie. Zasadniczo masz rację we wszystkim. Tak, ale widzę tę twoją pozycję zamkniętą. No nic. Więc taką mam historię, no, że się zakochałam. Ja to się cieszę, słuchaj. No ja tak myślę, ja jestem przekonana, byłam przekonana, że ty się ucieszysz. Ja to się cieszę, bo to mniej obowiązków na naszych barkach. To prawda, Mikołaj zawsze musiał mi zmieniać opony, Damian zawsze musiał mi przekręcać wszystko coś. No, to jest super. Wykorzystaj go po prostu, ile wlezie. Kupił mi opony, no. Kupił ci opony? No. Nie, no to już są poważne, aż szczoteczka w domu jest. A może zostać moim chłopakiem? Właśnie, możemy się nim podzielić. No. Może zostać też trochę moim chłopakiem, trochę Damiana? Możemy tu pogadać trochę. Bo ja trochę też mam opony do wymiany. Ja tam jestem tolerancyjny. Nie, no spoko, ja tak samo. Także bardzo się cieszę i tak, no... Ta mama chłopaka, słuchajcie, to Doda miała 12 kroków do miłości. Ta zrobiła operację na oczy, muszę do pani doktor napisać. Oglądała ten program jak głupia i proszę bardzo, pomogło. Pomogło, może o to chodzi. Dobrze, to ja będę teraz tutaj, tak, rozkminię to, będziemy mieli, opatentujemy Zbyszka, opatentujemy kroki do miłości i spadnie na nas grat pieniędzy. No to pięknie, no to gratulacja. Dziękuję. Sereczku. No powiedz coś jeszcze do mikrofonu. Nie, już nie, zawstydziłeś się? Oj. Ojej.
część trzecia. To jest część trzecia. Trochę jesteśmy poplątani tematycznie, no bo wiadomo, międzynarodowo się zrobiło tutaj w ogóle dużo emocji po mojej zwłaszcza stronie, bo że aż wybiegów dostałam. Podcast o niczym zasadniczo, więc trochę chaosu nam się wdarło. No proszę, wyjątkowo. Chyba jesteście w stanie nam to wybaczyć, prawda? A propos jeszcze ciekawostek, bo ja po tym ostatnim odcinku dostałam od państwa dużo wiadomości na temat penisów. No bo mam o penisie, ale to zawstydza się penis, przepraszam. Pani Kamilu, ja nie wiem, dokąd zmierza twoje życie. Po prostu... Ja nie wiem, ty byłaś kiedyś rozsądną, młodą kobietą. Teraz jesteś już gdzieś tam babką w średnim wieku, prawda? Lekko co niewidomą. No. I cały czas, jak nie penis, to po prostu doda, to chłopaki. No proszę cię, no. Nie, no ale dlaczego, no co ty masz do penisów? Ja nie rozumiem, ja tylko powiedziałam o tym penisie kaczki, a państwo zaczęli pisać o tym, zresztą widziałeś, że jak zgooglali sobie penis kaczki, no to potem jeszcze pancernika, krokodyla, pająka, coś tam jeszcze i nagle poszło i się tak zrobiło jedno wielkie oglądanie. Rozumiem, penisów. Czyli jeżeli usunąłeś wszystkie aplikacje randkowe, zwolniło ci się bardzo dużo miejsca na dysku w telefonie, to miejsce zostało wypełnione zdjęciami penisów. Nie zdjęciami, ja tylko czytam o tym, co państwo mi opowiadają, bo to jest troszeczkę przerażające, boję się tego. W każdym razie jedna z pań mi napisała po lekturze kilku artykułów związanych właśnie z penisami, że orgazm świni trwa 30 minut. A to akurat wiedziałem. Naprawdę? Oczywiście. Nie możliwe. Kochana, takie skąd, rzeczy. Damian? Od kolegi. Nie, wiedziałem. Ty takie rzeczy to ja w ogólniaku. No widzisz, no to ja nadrabiam. Ale słuchajcie, a propos takich ciekawostek, to Mikołaj, to potwierdź, jeżeli jest to prawda, albo i nie. Bo słyszałem, że Argentyńczycy jako jedyna reprezentacja nie mieszka, słuchajcie, w hotelu pięciogwiazdkowym. To jest taka ciekawostka, o której także można sobie przy stole wigilijnym porozmawiać, bo wszystkie reprezentacje pławią się w luksusach, a Argentyńczycy mieszkają w akademiku. Zapytacie pewnie dlaczego. Dlaczego? Dziękuję za to pytanie. Cenię twoją dociekliwość. Ano dlatego, że w akademiku można robić grill. Rozumiesz? A w hotelach pięciogwiazdkowych nie grilla. Można. No ale tak? Słuchaj, grill się nie deklinuje. Jak to nie? No, a piszesz list czy lista? Chyba twój grill się nie deklinuje, każdy inny się deklinuje. No może w Podkowie tak, się nie deklinują grilla, no nie. Słuchajcie, wiem. Ale zapytacie pewnie dlaczego? Dlaczego im ten grill jest potrzebny? Dlaczego? Do czego? Im ten grill jest do czego potrzebny? Ależ dziennikarstwo śledcze dzisiaj tu uprawiamy. Dziękuję za to pytanie. Ano dlatego ten grill jest im potrzebny, ponieważ oni kochają grill. To znaczy, w hotelach pięciogwiazdkowych nie mogą sobie grillować normalnie wołowiny argentyńskie i steków wszelakich, a w akademiku normalnie mogą sobie uprawiać grilling na tym grillu. Czyli się deklinuje grill. Na tym grill mogą sobie smażyć swoją wołowinę, swoje steki i dlatego oni chcą się czuć u siebie jak w domu, a na dodatek powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę. Leo Messi jako jedyny reprezentant swojego kraju ma jedynkę. W sensie pokój, jedynkę. Aha, żeby nie było wątpliwości. Zęby. Mikołaj. Żeby nie było wątpliwości. Słuchajcie, to ja potwierdzam tą ciekawostkę. Oni mieszkają w akademiku, w tak zwanej dzielnicy Education City to się nazywa. To jest takie w ogóle całe miasteczko. Tam jest największa biblioteka, tam jest największy akademik. Tam jest wiele różnych też takich miejsc, w których no, są szkoły różnego rodzaju. I jest tam też stadion Education City Stadium, na którym zagramy jeden z meczów na tym mundialu. Ale faktycznie to jest taka historia, że Argentyńczycy wzięli ze sobą w kontenerach 3,5 tony własnego mięsa, dlatego, że najpierw poprosili Katar o próbki, nie smakowało im to mięso, które Katar proponował, a Katar sprowadził je z kolei z Australii i Argentyńczycy postanowili, że zabierają swoje, więc tydzień przed mundialem 3,5 tony mięsa, więc wyobraź sobie, jak oni tam siedzą i te 3,5 tony na grill. Weź się tam wproś na ten grill, co? Bo weź jakieś zdjęcia, coś przynieść, coś. Ale ja tutaj uważam, że oni nas, żeby czasem nam nie zabrali tego prymatu, jeżeli chodzi o grillowi na całym świecie. To... Prymatu, nomen omen, popatrz, to mogłoby być lokowanie produktu. Ale doskonałe by było. Dobrze. Mamy duży potencjał. Polska grill stoi. Różnica jest taka, że Polak nie potrzebuje akademika do tego, żeby grillować, wystarczy mu balkę. Wszystko się zgadza. List od Mikołaja. W samolocie do Kataru. A psik na zdrowie. A właściwie tuż po wylądowaniu wrócił do mnie temat, który mnie od lat zastanawia. Po co ludzie, gdy maszyna usiądzie, wstają i stoją w przejściu, czekając na opuszczenie pokładu?
O ile ktoś się przesiada i zależy mu na czasie, to jest to jeszcze w miarę zrozumiałe. Choć czasem w takich przypadkach, zwłaszcza przy dalszych lotach, po prostu pomaga obsługa. Podobnie jest w momencie, gdy samolot sumuje do rękawa, a ty masz tylko bagaż podręczny. Okej, proszę bardzo, śpieszy ci się, to śmigaj. Ale jaki jest sens stać, gdy za chwilę wejdziesz do autobusu zaparkowanego na płycie i tam znowu będziesz stał i czekał, i to prawdopodobnie w gorszych warunkach? No tego nie pojmuję. Albo gdy stoisz i rwiesz się do przodu, po czym za chwilę spotykasz się z prawie wszystkimi współpasażerami, których minąłeś, przy taśmie i tak razem czekacie sobie na bagaż. Oszczędność czasowa? Zerowa. Raz, w trakcie pandemii zdarzyło mi się, że wszyscy wychodzili po kolei od pierwszego rzędu zaczynając. Było kulturalnie i miło. Może kiedyś uda się wyeliminować bezsensowne stanie i czekanie, tak jak udało się opanować klaskanie. Stanie w kolejkach. Polski sport narodowy, jak ja tego nie rozumiem w samolotach zwłaszcza. Ale klaskanie udało się przewalczyć, chociaż teraz ostatnio mówiliśmy, że może powinno wrócić, więc może się kiedyś uda. Tak jest. Ale kolejka także może być rozumiana zupełnie inaczej. Pod grill. W barze, pod grill na przykład, co także sport narodowy. Dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy. To było łączenie międzynarodowe. Do usłyszenia. Papatki. A. Super, fajnie, że się połączyłeś. Baw się dobrze. No bawię się, świetnie. No trzymaj się. Pa, 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 pa. Pa. No dobrze, to tyle od Mikołaja, który ma naprawdę przekichane w tym Katarze, chciałbym tylko tak powiedzieć. No. Przekichane. Zauważyłam, że jak rozmawiam z Dochą, to strasznie krzyczę, jakby zamiastowa była. Chyba tak, ale zobacz, że po prostu jedzie chłop pół świata na Mistrzostwa Świata i opowiada nam, że mu talerz zabierają, po prostu nie zdąży go pobrudzić, a już mu zabierają. I że jest mu zimno i musi Boże, chodzić biedny w bluzie. Mikołaj. Koszmar, koszmar. To tyle, moi dzieciaki. Do usłyszenia.